A jak ładne nauszniki, wszystko, nie? Polecam, nie spadnę. Przysięgam, obiecuję. Świetnie. O! Super. Zrobię Maria, okej. Dobra, musimy. Wymaga pomocy. Nie wiadomo, co będzie w trakcie. Chyba, że chodź ze bardzo słabnie. Kola, jedna tą stronę, nie tam po ogier. Thank you.
jesienną sobotę bardzo serdecznie Państwa witam na imprezie, która nazywa się Hubertus. Od imienia patrona jeźdźców i myśliwych, świętego Huberta, przyjęło się mówić, że impreza kończąca sezon jeździecki w słownictwie międzynarodowym nazywa się Hubertusem. Jest to pogoń za lisy. Podobna pogoń jak dzisiejsza odbyła się tydzień temu. Po gonitwie brawurowej lis został złapany, ale okazało się, że wyrwał się, uciekł. Dzisiaj tutaj między budynkami był widoczny, dlategośmy poprosili młodzież w składzie, właściwie prawie same panie, tylko trzech mężczyzn jest, żeby spróbowali powtórzyć ten wyczyn, ponownie złapać lisa. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych starych znajomych, jeźdźców, rodziny, kibiców. Jeszcze serdecznie witam tych wszystkich Państwa, którzy po raz pierwszy są na naszej imprezie, o której mówimy, że kończy sezon jeździecki letni. Od Hubertusa zaczynają się już inne trochę zajęcia, mniej terenu, więcej jeździmy na hali. Jest to impreza, którą szanujące się ośrodki jeździeckie uważają za punkt honoru, żeby to zorganizować. Z tego co wiem, w najbliższej okolicy poza nami w tym roku niewiele się takich imprez odbywa. Impreza stara, wywodząca się ze średniowiecza, kiedy to faktycznie trzeba było gonić zwierzynę, żeby mieć zapasy na zimę. Dzisiaj zwierzyny nie gonimy, zaopatrujemy się w marketach, ale tradycja, jak mówię, w szanujących się ośrodkach pozostała. Jedziemy do lasu. Zapewniamy Państwu środki transportu. Nie ma w tym roku jazdy prywatnym samochodem osobowym, bo lasy państwowe sobie tego nie życzą, tym bardziej, że jest to impreza pod naszym patronatem. My za Państwa ponosimy w jakimś sensie odpowiedzialność. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa na środkach transportu, które podstawiamy. To są homologowane pojazdy, ale bezpieczeństwo już należy do Państwa. Życzę przyjemności i wrażeń na tej trasie. Pojedziemy gonić lisa w składzie, jak dzisiaj widać. Otworzyliśmy imprezę melodią, ścieżką dźwiękową z pana Tadeusza, nieżyjącego już Andrzeja Wajdy, którą skomponował Wojciech Hilar. Zwykle tym polonezem otwieramy nasze imprezy. I pojedziemy w składzie następującym, ponieważ jestem w tym wieku, że pewne rzeczy już mi umykają, albo nazwisko, albo imię. Poprzednio próbowałem wymieniać łącznie konia i jeźdźca, w tej chwili siły się rozłożyły. Kolega Zbyszek, który przygotowywał większość jeźdźców do tego pokazu, będzie mówił imiona, bo on zna lepiej, ja postaram się przedstawić konia. Jedziemy w składzie następującym. Na Ludwiku. Michał. Na Polskie. Olek. Na Medzie. Michał. Na Krzysztofie. Na Ola, Kamila, Elisa, Pawesta, Cornelia, Marta, Jezienie, Zosia, Zekorcie, Dominika, Harmonii, Natalia, Poziomcie, Livia, Historii, Jolka, Rozpudzie, Magda i na Jaremie. Ola! Tradycją jest, żeby jeźdźcy i myśliwi śpiewali swój hymn łowiecko-jeździecki. Poprosimy o podkład muzyczno-słowny. Państwo proszę o wtór, o śpiewanie i prawo. Oh, my God.
Idziemy na łup, na łup, towarzyszu mój. Pojedziemy na łup, na łup, towarzyszu mój. Na łup, na łup, na łowy, do Zielonej Dąbrowy, towarzyszu mój. Na łup, na łup, na łowy, do Zielonej Dąbrowy, towarzyszu mój. A tam biegnie zając, zając, towarzyszu mój. A tam biegnie zając, zając, towarzyszu mój. Puszczaj chaty ze smyczą, niech zająca pochwycą, towarzyszu mój. Puszczaj chaty ze smyczą, niech zająca pochwycą, towarzyszu mój. A tam biegnie sarna, sarna, towarzyszu mój. A tam biegnie sarna, sarna, towarzyszu mój. Puszczaj chaty ze smyczą, niech sarny pochwycą, towarzyszu mój. Biegnie panna, panna, towarzyszu mój. A tam biegnie panna, panna, towarzyszu mój. Puszczaj chaty ze smyczą, niechaj panny pochwycą, towarzyszu mój. Puszczaj chaty ze smyczą, niechaj panny pochwycą, towarzyszu mój. Nie wahaj. Musi chola. Konia. Proszę wojsko. No. Ludzie na wrocie nie chodzą. Pamiętajcie. Jedzie Michała, jest w lewo. W prawo jedzie. Jedź. Jedź. Jest tu, jedź. Słuchaj, kciuki.
obiedźcie sobie, nie cofajcie, tylko obiedźcie troszeczkę czasu. Ręciutko. Thank you.
Proszę Państwa, po efektownej, brawurowej gonitwie, co prawda nie bez ofiar, ale Lis został złapany. Czyli finał konkursu pogoni za Lisem został na tym zakończony. Gratulujemy zwycięzcy, dziękujemy wszystkim uczestnikom. Proszę. Honorowy Komitet Ojcowski o dokonanie dekoracji flo koni. Poproszę ojców. Hasłem kończącym jest hasło Daszbur. Daszbur! Zaraz. Jeszcze raz z gratulacjami. Widać, po co są potrzebni mężczyźni na biegu myśliwskim. Raz, żeby prowadzić, po drugie, żeby uciekać, a po trzecie, żeby złapać lisa. Panią, a nie, przepraszam, udało się. Cholera, to Magda. Nie. Uwaga wszyscy, proszę. Daszbur! Na zdrowie!
hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Zadowolona! Nie wyszło, jeszcze jedno mnie dziecko. Super było. Aha, fajnie. Jak teraz jest nie mogę? Siadaj. Masz, ale... Siadaj. Proszę. Ale... Dzień dobry. Kurde, moment, bo słuchajcie, mam... Usuniemy zdjęcia na basie. Maryś, Maryś. Wysyłajcie buziaczki, dziewczyny, buziaczki. Moment, moment. Pokazuję zapomnianą pamięć. Dobra, okej. Okay. Uwaga, dobrze. Kochani, ale słuchaj, wracaj do zdjęcia. Chwila. Daj te kluczy. Dawaj mi. No, do północy dobra. Mamy czas. Uwaga. I czekajcie, bo zamazane jeszcze jedno. Jeszcze jedno ładne. Jeszcze jedno ładne. Poza, jeszcze jedno, poza. Bo zamazane. Zamazane by się. Ja zrobię ze dwa. Teraz ładne, jedno takie normalne, jedno takie albo...